Zadanie piąte. Dana jest funkcja opisana wzorem f od x to się równa 5x plus 5. Jest to funkcja liniowa, dlatego że tutaj x, czyli ta niewiadoma nasza, występuje w potędze pierwszej. I w podpunkcie a jesteśmy proszeni o to, żeby wyznaczyć jej miejsce zerowe. Miejscem zerowym każdej jednej funkcji jest taki argument, którego wartość wynosi 0. W związku z powyższym, chcąc wyznaczyć miejsce zerowe funkcji liniowej, wystarczy, że w tym przypadku 5x plus 5 przyrównamy do zera i takie równanie trzeba rozwiązać. Czyli będziemy mieli 5x, które jest równe minus 5. Obustronnie dzielimy całe równanie przez 5, uzyskując x równy minus 1. Czyli miejscem zerowym tej funkcji jest liczba minus 1, co możemy zapisać jako x0 równe minus 1. I to jest oczywiście odpowiedź do tego podpunktu. W podpunkcie B mamy podać dziedzinę tej funkcji. Dziedziną każdej jednej funkcji liniowej bez żadnego wyjątku jest cały zbiór liczb rzeczywistych. Czyli możemy zapisać, że D to jest x należący do zbioru liczb rzeczywistych. Zresztą tak samo jak w przypadku podpunktu C, gdzie mamy do podania zbiór wartości funkcji. Zbiorem wartości funkcji każdej jednej funkcji liniowej jest bez żadnego wyjątku cały zbiór liczb rzeczywistych. No i teraz w podpunkcie D musimy określić monotoniczność tej funkcji. Co to jest monotoniczność? Monotoniczność określa nam, czy funkcja liniowa jest w tym przypadku liniowa oczywiście, czy jest rosnąca, malejąca, czy stała. Funkcja liniowa jest monotoniczna jednakowo w całej swojej dziedzinie, czyli będzie tylko rosnąca, tylko malejąca, albo tylko stała. Funkcja liniowa nigdy nie będzie monotoniczna przedziałami. No i teraz w jaki sposób określić monotoniczność funkcji liniowej? Otóż jeżeli mamy f od x, które jest równe a x dodać b, to jeżeli a, czyli liczba stojąca przy x, jeżeli a jest większe od 0, to funkcja jest rosnąca, jeżeli a jest mniejsze od 0, to funkcja jest malejąca, natomiast jeżeli a jest równe 0, to funkcja jest stała. W naszym przypadku a jest równe liczbie 5, bo to jest ta wartość, która tutaj stoi przy x. W związku z powyższym funkcja opisana tym wzorem jest funkcją rosnącą. No i ostatni podpunkt, podpunkt E. Jesteśmy proszeni o narysowanie wykresu takiej funkcji. I teraz, aby narysować wykres funkcji liniowej, już mówiłam to w zadaniu pierwszym, tam omawiałam dwie metody. Wykorzystam metodę, która jest metodą szybszą. Popatrzmy, że jeżeli mamy wykres, znaczy nie wykres, mamy wzór funkcji liniowej ax plus b, to w ogóle musimy pamiętać o tym, że aby narysować wykres funkcji liniowej, to potrzebujemy przynajmniej dwóch punktów, które należą do wykresu tej funkcji, czyli które należą do prostej. Jeden punkt możemy odczytać ze wzoru. Jest to wyraz wolny b. To popatrzmy, jeżeli mamy przykładowy jakiś tam wykres funkcji liniowej, to o czym nam mówi wyraz wolny b? Wyraz wolny b mówi nam o miejscu przecięcia się wykresu funkcji liniowej z osią y. I to będzie zawsze punkt o współrzędnych 0 i b. W naszym przypadku, tutaj popatrzmy, b jest równe liczbie 5, co oznacza, że do wykresu tej funkcji należy na pewno punkt o współrzędnych 0 i 5. I drugim takim miejscem jest miejsce zerowe. I wtedy miejsce zerowe to będzie punkt o współrzędnych, jakaś współrzędna x-owa, natomiast współrzędna y-owa zawsze będzie równa 0. Miejsce zerowe wyznaczyliśmy już w podpunkcie a, jest to liczba minus 1, to znaczy, że do wykresu tej funkcji na pewno należy punkt o współrzędnych minus 1 i 0. W związku z powyższym tutaj wystarczy, że narysujemy układ współrzędnych i zaznaczymy te dwa punkty, które tutaj sobie wyznaczyliśmy. Jeżeli narysujesz układ współrzędnych po pierwsze od linijki, a po drugie na kartce w kratkę, od linijki będzie, narysowanie układów współrzędnych od linijki będzie powodowało to, że to będzie dokładniejszy, że rysunek będzie dokładniejszy.
Natomiast jedną kratkę, jeżeli narysowałeś, narysowałaś ten wykres na kartce w kratkę, to taka jedna kratka może być jedną jednostką. No i teraz sobie zaznaczymy punkt o współrzędnych 0 i 5. To będzie gdzieś punkt mniej więcej w tym miejscu. No i punkt o współrzędnych minus 1 i 0 to będzie punkt mniej więcej w tym miejscu. No i teraz my możemy połączyć te dwa punkty jedną prostą, no i uzyskujemy wykres takiej funkcji. Popatrzmy, wykorzystamy tutaj narzędzie do rysowania wykresów funkcji. Ja korzystam z Media Nauka i tutaj sobie wpiszmy wzór tej funkcji 5x plus 5. Wpiszmy rysuj i popatrzmy, wykres tej funkcji wygląda dokładnie w taki sposób. Więc jeżeli u siebie narysowałaś taki wykres funkcji, dokładnie taki, to narysowałeś to w sposób dobry. No dobrze. W tym zadaniu to już wszystko. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka.